Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu jest Bedairon i zapraszam was na kolejny odcinek z Mass Effecta drugiego wersji legendarnej. No lecimy sobie w końcu do tej ostatniej stacji, ze stacji Atlas. Warunki geograficzne wskazują, że niedaleko rozciąga się estetyczny widok. Istoty organiczne mogą być nim zainteresowane. Ja słyszę to w swoim życiu po raz trzeci. No tu wydaje mi się, że jest. Więc zobaczymy, no mam nadzieję, że skończę to dzisiaj i zacznę, nie wiem, coś innego robić, jakieś inne zadanie. Mam nadzieję, a nie, że zajmie mi to prawie cały odcinek, jedna stacja. No ale zrobię zadanie. No jak wszystkie zadania to takie pobożne, to powiedzmy, że wszystkie zadania. Nie, to raczej się nic nie zmieniło. Siedzi ekwipunek. Dzisiaj macie co? Dzisiaj macie bodajże czwartek. Boże, środa była wczoraj. Jejku, będę mieć odcinki na... O Jezus Maria, dwa dni! No bo ja mam wtorek. Więc Eliska, no spokojnie... Jesteś na miejscu, Shepard. To dobrze. Odczyty. WI próbuje nadać swój program bezpośrednio z twojej lokacji. Musisz dostać się do serwerowni i wyłączyć rdzeń, zanim zdoła. Będę mogła na spokojnie porobić wszystko, co potrzebuję w danym dniu. No, obejrzę, zacznę sobie coś oglądać, postreamuję sobie na spokojnie, będę sobie na siłowni spokojnie też chodzić, bo to... jednak wiecie. Co, nie wpuścisz mnie tam? A jest tam co? Chyba nie. Co to ma być? Ty, Esi! Głupiało po prostu. Dziękuję za światło. Dziennikarcze raz to 57-8. Człowiek iluzja zamknie ośrodek, jeśli za tydzień nie zobaczy rezultatów. Nie mam wyboru. Podłączę Davida bezpośrednio do sieci nerwowej getów i zobaczę, czy potrafi na nie wpływać. Ryzyko jest niewielkie. Davidowi może się to nawet spodobać. Aha. No i kurde, zaś wiecie, że we wtorek chciałam zrobić streama z Casting of Frank, ale jest za jasno. Jak ja mam grać w ciemne gry, jak jest jasno? A później nie mogę streamować. I zaś będzie, ludzie nie będą zachwyceni. Twierdzą, że ej, że ja nie lubię tamtej gry. No właśnie nie. Resetowanie windy. Poziom drugi. No a czemu nie mogę ten? Poziom czwarty. Poziom szósty. Awaria systemu. Muszę zresetować. Ciekawe, ile razy tak muszę. Resetowanie windy. Ale tak resetować mogę windę. Poziom drugi. No bo nie ma nic innego, żadnego przycisku. Poziom czwarty. Poziom szósty. No i co? Przepustka poziomu trzeciego, co? Awaria systemu. Aha. Czekajcie, włączę jeszcze... Czekajcie, bo chyba coś mi rozkminiłam chyba. Poziom drugi. Dajmy poziom trzeci teraz, to teraz na końcu powinno pójść na ten siódmy. Poziom piąty. No właśnie, piąty i szósty, siódmy? Czy nie? Poziom siódmy. Ech, wiedziałam. Coś mnie zje.
bliska, jasne, że ktoś cię kurwa chce zjeść. No, super. Ej, kładź się. Boże, kładź się, tul się. To powinno przebić pancerz. Co? Nie wi... Co? Dobra. A nie siódmy? O. Pani, ja nie palę! Kurde! Sztabno. No nie, naprawdę tego nie pamiętam. Halo, nie widzę, nie widzę. O, tu jest. Wszystko, wszystko. I zaś pójdę w lewo, czy pójdę prosto? Mówiłam, że pójdę w lewo, kurwa. Ja to coś czułam. Uważaj. I nie zdziw się, jeśli ten przycisk przywoła żniwiarza. Nie zainfekuje? A, dzięki! Świetnie. Jakieś wspomnienia będziemy widzieć. Zostawiła ich, o Boziu drogi! No dobra, no pobawmy się, no. Może nie będzie jakoś źle. No, no nie pamiętam, nie, naprawdę nie pamiętam tego. Pamiętałabym to. No, ciekawe to. Do uszu.
krok naprzód. Jak on to robi? To matematyczny geniusz. Jego autystyczny umysł jest w stanie przetwarzać podstawy języka getów i jego artykulacji. Dzięki fotograficznej pamięci może bez trudu zestawiać dane. To ludzki komputer dosłownie. Myślisz, że może się połączyć z siecią nerwową getów? Tak. Czy to bezpieczne, doktorze? Nie zaszkodzi się dowiedzieć. Coś tu jeszcze? Bo nie wiem, czy mam... Da się w ogóle przeskoczyć? No, da się. No nie, może nie będę atakować. Nic tu nie ma, niech se siedzą. Kiedyś się skończy. Może. Chyba to trzeba rozwalić tą tarczę. Coś jeszcze ciekawego? Chyba nie? No coś tu jest. Pallad. Ale dużo. Ostrzeżenie. Przekroczono dopuszczalne obciążenie windy. Coś wyskoczyło, co? No jeszcze jeden został. I trafił. No chodź. I po co ci to było? Ciekawe, czy da się jakoś tak w miarę rozsądnie to zrobić? Czy coś, powiedzmy? No widzę, że jest tam w środku, widać, że to jest tylko... No to tarczy muszę pewnie... Czekaj, czy mi starczy amunicji? No, chyba niestety muszę. To będziemy się bawić tak... Może nie to, ale... Dobra, niech będzie może to ciałko najpierw. Amunicja się pojawiła, no okej. Taki pistoletem to się mogę, wiecie? A już się skończyło, ale szybko. Nie, spoko. Widzę, amunicji jest. Trochę. Nie muszę się martwić, że zabraknie, wiecie. Trzy koleczki są dobre. Ej, wróć! Patrzcie, gety, wiesz, o kuźwa, zaraz zejdę. No weźcie, dajcie mi święty spokój na chwilę, amen.
O Boże. Cicho, niech to się skończy. Stój! Pani komandor! Błagam, nie rób niczego pochopnie. Pochopnie? I to mówi ktoś, kto eksperymentował na własnym bracie? Wiem, jak to wygląda, ale nie chciałem, żeby spotkała go krzywda. Musisz mi uwierzyć. No sorry, nie. Nie planowałem tego. To był wypadek. Kiedy David komunikował się z getami, to wydawało się nieszkodliwe. I zanim się zorientowałeś, urządziłeś mu piekło za życia. Nie miałem wyboru. Wymagania były zbyt wysokie. Człowiek iluzja nie akceptuje porażki. Wojna z getami oznacza rozlew krwi. Poproszono mnie, żebym wymyślił, jak go uniknąć. No, raczej. Ile ludzkich istnień pochłonął ten projekt? Więcej niż mam zwolenników. Ale nie będę przepraszać za radykalne pomysły. Jeśli dzięki mnie miliony matek nie będą musiały opłakiwać milionów synów, moje sumienie będzie spokojne. Spójrz na niego. Twój brat nigdy nie będzie taki sam. Uszkodzenia nie muszą być trwałe. Może rozwinie jakąś namiastkę dawnej osobowości. Cerberus nigdy nie da mu spokoju. Twój brat już zawsze będzie szczurem doświadczalnym. Szczurem pod troskliwą opieką. Przynajmniej będzie żyć. O Boże, nie. Poświęcisz szczęście swojego brata dla własnych ambicji? Gwiazdek żywe za 10 równa się... 30,1. To, co zrobiłem Davidowi, jest nieetyczne. Jeśli umrze, będzie to niewybaczalne. Pozwól mi się nim zająć. Proszę. Cicho. Niech to się skończy. Widziałam dość okrucieństwa, żeby wiedzieć, że tu nie będzie bezpieczny. Zabieram go. Nie, zostaw go! Jest zbyt cenny! Ty! Jeśli spróbujesz go szukać, znajdziesz co najwyżej tę kulkę. Wtedy się okaże, kto jest cenny. Dokąd go zabierasz? Do Akademii Grissoma. Potrafią pomóc takim jak David. I to bez tortur. Joker, skontaktuj się z Akademią. Daj im znać, że mamy kogoś, kto potrzebuje pomocy. Tak jest, komandorze. Człowiek iluzja może mnie zwolnić. Gówno mnie to obchodzi. Pierwiastek już 920 to 30,3. Wydawało się nieszkodliwe. Pierwiastek już 920 to 30,3. Masakra. Creepy to jest, ej, dosłownie. Pewnie człowiek iluzja. Coś ty kuj... A spadaj, spadaj gościu, dosłownie. Panie, możesz mi pocałować mój tyłeczek. I tyle ci powiem. Nikt nic? Nic nikt? No, chyba nie. Na pani prywatnym no właśnie idę zobaczyć. To może przydać się tobie. Do Akademii, aha. A spadajcie! Szukajcie se gdzie indziej. Idę jeszcze zerknąć, wiecie, do laboratorium, czy coś nowego nie mogę stworzyć, coś. No i polecimy sobie na nową misję, znaczy nową misję. Na zadanie związane z którymś od towarzyszy. No chyba wszystko, więcej już nie mogę zrobić.
Dobra, co my mamy ciekawego na mapie? No nie, wiecie, nie będę jakoś... Znaczy zerknę, czy nie ma jakichś tych... Tego pierwiastka zero ewentualnie. Tak szybko, wiecie, nie, że jakoś namiętnie będę skanować, ale... Tak z ciekawości. Widzę, że palladu dużo wszędzie. A nie. To jest jedynie, ale co jest ten? Irydu. Wyrzucam sondę. Którego mam dużo, dosłownie. Czekajcie, jeszcze może tu sobie zerknę. I spadamy do zadania. Bogaty. Oho! Patrzcie, ojejku. Wyrzucam sondę. Sporo. Oj, panie! Wyrzucam sondę. Wow. Wow, po prostu. Ja jestem wow. Reszta mi lotto. Ale tyle tego? Wyrzucam sondę. Pierwiastka z... panie! Panie, daj więcej! Panie, oj. Sonda poszła. No, sporo. To mi się podoba. Liczyłam na to, żeby gdzieś znaleźć tego pierwiastka zero, bo jeszcze mam parę rzeczy, które chciałabym zrobić, no ale tego pierwiastka zero, no. Rzadko widzę. A tu, no to ej, sorry, muszę przeskanować tą całą planetę. Sonda wystrzelona. Ewentualnie tu pozbieram i spadamy jeszcze, ewentualnie. Jeszcze tu. Wyrzucam sondę. Jeszcze tu sobie tą sondę puszczę, no bo chyba już więcej nie ma pierwiastka zero. No dobra. Ej, 10 tysięcy już. No przyda się, no przyda się, dobra. Spadamy, tylko nie wiem z której strony. O, może być tu. Dobra, gdzie mam przekaźnik? Pewnie gdzieś na dole, bo tu nie widzę. O, tu jest. Została nam połowa paliwa. Dobrze, zdążymy. Tu też nie mam zrobionego wszystkiego. Stację sobie wymacamy. To nieco paliwka. Może kiedyś wrócę tu. Może. Szerokie, głębokie. Dobra. Tali mamy. Moduł indywidualny. Aha, to jest główny wątek w ogóle. Statek handlowy. Gruntowi, Mordinowi. No tak, dobra. Może polecimy na tuczankę, tak? Bo tak. Więc jest co robić, jest tego dużo. Ej, bardzo dużo. A, nie mogę zeskanować, co? Tuczanki. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. To jest ta moja, co mam? Ta odkształcająca? Jaką ja mam? Chyba tak, to była ta odkształcająca. Nie, broni nowych nie ma. Ta, co używałam właśnie teraz z tymi stacjami, tam tą amunicję. Chyba to. Nadkapitan. No dzień dobry. Ja już... Kurwa, tu jestem. Stój, obca istoto. Ty jesteś Shepard z Normandii? No, raczej. Przywódca klanu chce z tobą rozmawiać. A przywódca... Nie każ mu długo czekać. Jeśli uznamy, że cię tu nie chcemy, dowiesz się o tym tuż przed śmiercią.
dowódca klanu to jest ta osoba, która myślałam, że zwerbujemy, ale pomyliło mi się z tym innym. Ale wiem, że jest, tylko nie pamiętam, jak mówię, nie pamiętam, czy on wróci. Zabierzemy się z tej skały i pokażemy Turianom, kto tu rządzi. Kim mi się. No chyba tak, on jest przywódcą klanu teraz. Dobrze, idziemy w tamtą, w ogóle go nie mam ze sobą. Czy będzie można? Byłeś tu, kiedy w zeszłym tygodniu przysłano dzieci z obozu dla kobiet? Nie. Odpierałem atak Warenów. Czemu pytasz? Jacyś obiecujący wojownicy? To oczywiście są silni. Pewnego dnia rozszarpią naszych wrogów na strzępy. Mhm. Naliczyłam od przybycia 13 strażników. Boją się, że ktoś im zrobi wjazd na planetę. Im mniej mają, tym bardziej chcą to chronić. Wjazd na planetę. Kuźwa, jak wjazd na chałupę komuś. Lepiej niczego ode mnie nie kupuj. Bo? Wnętrzności będziesz mieć poszatkowane, jakbyś jadła noże. Ale że jak coś kupię? A Jezu. Witaj, człowieku. Nazywam się Racz. Przejrzyj moje towary. Wszyscy narzekają na obecność obcych wśród urdnotów. Ty jesteś inny. Nie mogę sobie pozwolić na luksus przepędzania wypłacalnych klientów. Robię dość interesów poza planetą, żeby wiedzieć, że obcy mają z reguły więcej kredytów od miejscowych. Co masz na składzie? W większości jedzenie i napoje szkodliwe dla ludzi. Miejscowi uwielbiają rynkol, ale nie zgrywaj twardzielki. Przerobi ci flaki na mielonkę. Poza tym mam broń, złom i resztki żywności ocalałe po tych przeklętych pajdżakach. Niewiele tego zostaje. Jeśli chcesz coś kupić, zapraszam do mojego kiosku. Jest tam. No dobra, popytajmy. Pajdżak? Co to takiego? Obcy szkodnik. Ludzie mówią, że przypominają małpy. Kradną żywność, rynkol. Wszystko, co im wpadnie w pazury. Zaczęliśmy je rozwalać z działek obronnych. Nie wiem, czy dam radę, ale... Nieźle strzelam. Może pomogę ci z tymi pajdżakami? Proszę bardzo. Tamta konsola pozwala kontrolować działka. Dam ci rabat, jeśli znacząco zmniejszysz populację tych szkodników. No proszę. Życzę powodzenia. Nie. Pójdę już. Jak sobie chcesz. Najpierw zobaczę. Nie, a myślcie te broni rękawica. Ciężki pistolet mają. Dobra, a gdzie jest to? Aha, tutaj jest co. Przesuńcie! O Jezu, takie kilometry. Może z 5 lat do rytuału. Dobra, idę zobaczyć na tą. Uważaj, człowieku. Początkowo sądziłem, że polowanie na szkodniki to zwykła strata amunicji. Teraz jednak myślę, że skoro urdnoci potrafią namierzać tych działek tak małe ssaki, to z łatwością poradzą sobie z siłami inwazyjnymi. Przekonajmy się, co zdziała człowiek. O Boże. A jak się strzela? Jak się strzela? Aliska, już wiesz? Kukuryku, śpiewa. Jakieś maskotki. Oż ty w życiu! Dostał. Ile ja mam przy... Fala ukończona. Jesus, a ile tych fal? Kubka jedzenia. 15 jest w sumie.
Czy da się jakoś zepsuć to? Czy nie? Czy jakoś... Ćwir! Jak jakieś maskotki takie. Ile tych jest, tych rund? Bo ja bym chciała wiedzieć. Ile tych... Fal. Ło, panie, ej, kurde, no jednak, wiecie. Nie jest to jakieś trudne, wystarczy tak wycelować, żeby, wiecie, i jeszcze nakierować można delikatnie, nawet jak puścicie już, to... Dostało chyba. To można jeszcze poruszać tym. To nie jest jakieś bardzo trudne. A, patrzcie! A, dwa dostały. I też macie, widzicie, ten. Amunicji ograniczonej. O, ukończono! No jeden nie dorwałam jednego. No i co? Już? Patrz przed siebie. Nie, idę do góry z powrotem. Zapytać się, czy ej, pasi mu to. Dziecko, mój syn. Bawiliśmy się w piwarena. Widok tych szkodników smażących się w ogniu wywołanym wybuchem pocisku. Naprawdę wspaniały. Było bardzo fajnie. Nie krępuj się, strzelaj dalej. Pajdżaków nie zabraknie. A ty dasz ujście swojej żądzy krwi. Dam ci rabat w moim sklepie. Kupisz wszystko po kosztach. Pójdę już. Jak sobie chcesz. Mięso. Nie wiem, czy ja chcę kupić mięso. 3-3-3. No dobra, kupię ten pistolet ewentualnie. Takie cusik. 6-6, o Jezu. No, te wszystkie rzeczy takie. Jedynie tej amunicji do nie potrzebuję. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. Kuźwa, chłopie, nie Ej, przestańcie rozmawiać, no kurde! No, więc jutro zobaczymy, co tam dalej. Czy faktycznie ten przywódca klanu to jest ta osoba, o której myślę, że to jest? Ale chyba tak. Chyba. No i tyle. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na swoich stronkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro ciąg dalszy Mass Effecta drugiego wersji legendarnej plus Assassin's Creed 3 wersji remaster. Dzięki, cześć!